Festiwal kopania się po piszczelach. Okej, to tylko ja tak nazywam, ale czy słyszeliście kiedyś o Cotswold Olympic? Ale poczekajcie na początek wstęp. Wielka Brytania. Mieszkamy tutaj, pracujemy, ale czy znamy tą kulturę? Jakiś czas temu widzieliście już jeden ze szalonych festiwali brytyjskich. To znaczy toczenie sera. Cheese rolling. Ale czy słyszeliście o Cotswold Olympic? Okej. Może nie tylko o kopanie po piszczelach chodzi, ale sami zaraz zobaczycie. Na początku posłuchajcie starodawnego techno. Pop? Generalnie przy tym się ludzie bawili. Zacznijmy jednak od samego początku. Impreza dzieli się na trzy części. Pierwsza to pokazy ludzi, którzy grają z ogniem oraz oczywiście turniej rycerski. Następnie jest olimpiada. Ale to nie jest taka zwykła olimpiada. Konkurencje są bardzo nietypowe. Tor został już przygotowany, ludzie gotowi, a więc start. Konkurencja polega na jak najszybszym przeniesieniu wody z jednej strony na drugą, aczkolwiek to nie jest proste, dlatego że cała trasa jest oblana wodą razem z płynem do mycia naczyń. Mamy już wyniki. A więc czas na świętowanie. Dla zwycięzców są medale oraz zaszczyt zasiadania na zamku. Dobrze, ale miał być przecież festiwal kopania się po piszczelach. Nie bójcie się, najlepsze zostawiłem na koniec. A jak to wszystko wygląda? Na początku zawodnicy muszą się troszeczkę zabezpieczyć. Najlepszym sposobem na to jest wypchanie sobie siana do spodni. Siano napchane, spodnie zapięte, karetka na swoim miejscu, a więc możemy zaczynać zawody. Sędzia, tak zwany patykowy, sprawdza, czy zawodnicy są dobrze przygotowani. Oczywiście trzeba sobie podać na zgodę, odsunąć niemiecką ekipę filmową na bok i możemy zaczynać. W tym momencie zawodnicy muszą trzymać się za barki, można kopać tylko po piszczelach, a wygrywa ta osoba, która trzy razy przewróci przeciwnika. A teraz zapraszam do obejrzenia 1,5-minutowej kompilacji najfajniejszych fragmentów z kopania się po piszczelach. Oczywiście, panie też biorą udział. We want fight! Och, to piękne uczucie, kiedy czujesz, że twoja noga jest totalnie rozwalona, a wszyscy dookoła wołają. Chcemy bójki, chcemy walki. Więc co, walczymy dalej. Ciekawe, co powie żona na dziurę w nowych spodniach. Więc dlaczego ludzie to w ogóle robią? Czemu kopią się po piszczelach? Też wiele razy zadawałem sobie to pytanie. Jest to po prostu część tradycji już od 400 lat. I ja nie chcę być tą osobą, która przerywa tą tradycję. Z jakiegoś powodu ludzie kochają to robić i przychodzą tutaj co roku kopać się po piszczelach, a następnie trochę potańczyć.
Dla zwycięzcy oczywiście jest puchar oraz flaszka. I oczywiście możliwość zasiadania na zamku. Jednak robienie sobie krzywdy ku uciesze innych to nie jedyna atrakcja. Były też malowanie twarzy, zabawy dla dzieci, darmowe przytulania, strzelanie z łuku, Morrison Dancing, pokazy karate, szermierki, tańce nastolatek oraz pokaz ptaków. Nie mogło się też obyć bez starych samochodów. Zapraszamy więc wszystkich już za rok na Cotswold Olympic. Jest to przednia zabawa dla dużych i małych.